Cześć! W języku polskim mamy bardzo dużo takich ciekawych, przydatnych, specyficznych wyrażeń, których używamy w bardzo konkretnych, specyficznych kontekstach. Na przykład trzymam kciuki, albo zapamiętaj moje słowa, albo chociażby spójrzmy prawdzie w oczy. W języku angielskim oczywiście również występują takie konkretne, precyzyjne wyrażenia. I bardzo często, gdy mówimy po angielsku, aż samo by się chciało właśnie użyć takiego wyrażenia. Często tłumaczymy polskie wyrażenia na język angielski jeden do jednego, co czasami się w miarę jako tako sprawdza, ale w większości przypadków trzeba być czujnym, ponieważ polskie i angielskie odpowiedniki nie są podobne. Właśnie tym dzisiaj się zajmiemy. Opowiem Ci o 12 bardzo przydatnych wyrażeniach, które będziesz mógł zastosować w konkretnych sytuacjach, tak żeby brzmieć bardziej naturalnie, ponieważ używanie tych wyrażeń, które za chwilę Ci zaprezentuję, nadaje, tak jak powiedziałem, naturalności naszej wypowiedzi, pokazuje, że znamy ten angielski na nieco wyższym poziomie, że czujemy się swobodnie, także naprawdę warto te wyrażenia znać. Poza tym czasami aż ciężko jakimiś takimi innymi słowami opisać daną sytuację. Jak powiemy, trzymam za Ciebie kciuki, no każdy wie, że życzymy takiej osobie powodzenia i życzymy takiej osobie jak najlepiej. Bardzo ciężko to zastąpić. Także słuchaj uważnie, zaczynajmy, let's go! Zaczynamy od wyrażenia takiego wykrzyknienia break a leg, czyli dosłownie połam nogę. I w języku polskim mamy podobne wyrażenie połamania nóg. Wyrażenie to ma takie samo znaczenie jak po prostu trzymam kciuki, czyli życzymy komuś powodzenia. Ktoś nam mówi, że czekają go jakieś zawody, no to odpowiemy połamania nóg. Tak samo w języku angielskim ktoś nam powie na przykład I'm running a marathon tomorrow. My odpowiemy break a leg, czyli jutro biegnę maraton. My odpowiadamy połamania nóg. Break a leg. Drugie wyrażenie to no offense, czyli bez urazy. Na przykład no offense, but you look terrible in this hat, czyli bez urazy, ale wyglądasz w tym kapeluszu okropnie. No offense, bardzo często spotykane, przydatne wyrażenie. Jeżeli ktoś do nas powie, że no offense, bez urazy, my możemy odpowiedzieć none taken, czyli ok, żadnej urazy nie mam. Następne bardzo przydatne wyrażenie to in vain. In vain, czyli na próżno. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że napracowaliśmy się, dużo czasu poświęciliśmy, no i wszystko na próżno. Wtedy właśnie użyjemy tego in vain. Na przykład I prepared all this food in vain. Czyli przygotowałem całe to jedzenie na próżno. Wyobraźmy sobie, że miała być impreza, pogotowaliśmy, upiekliśmy wszystko, co się w zasadzie dało, a impreza jest odwołana. Wszystko na próżno. All in vain. Dalej mamy wyrażenie without asking, czyli na polski przetłumaczymy to wyrażenie jako bez pytania. Na przykład he took my pen without asking, czyli wziął mój długopis bez pytania. Jest to bardzo przydatne wyrażenie, ponieważ nikt nie lubi, jak ktoś coś robi bez pytania, bez naszego zezwolenia. Następne wyrażenie to without a word, czyli bez słowa. Na przykład she left me without a word, czyli zostawiła mnie bez słowa. Taka sytuacja przykra, ale może się zdarzyć, więc warto kojarzyć, warto znać to wyrażenie without a word, bez słowa. Kolejne wyrażenie right away, czyli od razu, od ręki. Możemy to przetłumaczyć właśnie fajnie jako od ręki. Na przykład I can give you this book right away, czyli mogę Ci dać tę książkę od razu.
od ręki, czyli nie muszę wcześniej się do tego przygotowywać. Bardzo użyteczne wyrażenie. Right away. Dalej mamy wyrażenie on your own, czyli samemu, samodzielnie, na własną rękę. Na przykład I won't help you this time. You will have to do it on your own. Czyli tym razem ci nie pomogę. Musisz to zrobić samodzielnie, na własną rękę. On your own. Na własną rękę. Kolejne wyrażenie, jedno z moich ulubionych, to over my dead body, które przetłumaczymy na język polski jako po moim trupie. Mówimy tak, gdy nie wyrażamy na coś zgody, gdy jesteśmy uparci w tym, że czegoś odmawiamy. Na przykład you won't adopt this cat over my dead body. Czyli nie przygarniesz tego kota po moim trupie. Wyrażamy właśnie tą upartość i zdecydowanie, że czegoś nie zrobimy, na coś nie wyrażamy zgody. Bardzo przydatne, ciekawe wyrażenie. Over my dead body. Kolejne wyrażenie to mark my words, czyli zapamiętaj moje słowa. Na przykład mark my words, you shouldn't have shouted at your sister. Czyli zapamiętaj moje słowa, niepotrzebnie nakrzyczałeś na swoją siostrę. Mark my words. Kolejne wyrażenie, też bardzo, bardzo popularne, to let's face it. Let's face it, czyli po prostu spójrzmy prawdzie w oczy. Na przykład let's face it, we won't do it on time, czyli spójrzmy prawdzie w oczy. Nie zrobimy tego na czas. Let's face it. Następne wyrażenie, dead easy, oznacza po prostu dziecinnie łatwe, dziecinnie proste. Na przykład this exam was dead easy, czyli ten egzamin był dziecinnie prosty. Dead easy. A co dla Ciebie jest dead easy? Co dla Ciebie jest dziecinnie proste? Daj znać w komentarzach. I ostatnie wyrażenie to określenie bookworm, czy dosłownie robak książkowy. Po polsku oczywiście powiemy mul książkowy, czyli osoba, która bardzo, bardzo dużo czyta. Na przykład, are you a bookworm? Czy jesteś mulem książkowym? O tym także daj znać koniecznie w komentarzach pod tym filmem. Bookworm, mul książkowy. Ok, podsumujmy sobie dzisiejsze wyrażenia. Żeby lepiej je zapamiętać, powtarzaj tuż po mnie. Powtarzaj i po angielsku, i po polsku. Dzięki temu lepiej przyswoisz te nowe wyrażenia. Break a leg. Połamania nóg. No offense. Bez urazy. In vain. Na próżno. Without asking, bez pytania. Without a word, bez słowa. Right away, od razu, od ręki. On your own, na własną rękę, samodzielnie, samemu. Over my dead body. Po moim trupie. Mark my words. Zapamiętaj moje słowa. Let's face it. Spójrzmy prawdzie w oczy. Dead easy. Dziecinnie proste. Bookworm. Mul książkowy.
Zapamiętaj wszystkie te dzisiejsze wyrażenia, bo tak jak powiedziałem na samym początku, są one bardzo użyteczne w konkretnych, specyficznych kontekstach i są takim naturalnym wyborem. Koniecznie daj znać w komentarzach, które wyrażenia były nowe. Możesz z tymi nowymi wyrażeniami ułożyć zdania też w komentarzach pod tym filmem. Zachęcam do oglądania innych filmów na kanale. Łapka w górę, subskrypcja. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!